Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski powstało w 2016 roku z inicjatywy producentów czosnku, firmy, która jest właścicielem odmiany Harnaś, czyli wtedy firmy Polan i firmy handlowej Amplus. W tej chwili jest prawie 100 członków Stowarzyszenia Czosnek Galicyjski. Uprawiamy czosnek na prawie 150 hektarach, z tym, że posiadamy również znak chronionego pochodzenia geograficznego, który otrzymaliśmy w 2018 roku. Znak chronionego pochodzenia geograficznego posiada w tej chwili 5 producentów czosnku. Jest to właściwy czosnek galicyjski. Czosnek galicyjski jest uprawiany na terenie 3 gmin. Gminy Koniusza, gminy Radziemice i gminy Słomniki. Jest to takie historyczne zagłębie uprawy czosnku, gdzie udokumentowane źródła historyczne mówią o tym, że w tym rejonie czosnek uprawiało się nawet w XVII wieku. Jest taka śmieszna historia, że w czasie potopu szwedzkiego rządzący Siedmiogrodem zboczył z trasy pomocy Szwedom, żeby zabrać czosnek z tych okolic i dlatego Szwedzi przegrali potop. No, ale to taka dygresja. Natomiast może powiem o tym, co w tym roku z czosnkiem galicyjskim. W tym roku czosnek galicyjski zapowiadały się plony bardzo dobrze, natomiast lipiec, który jest miesiącem zbioru czosnku, spowodował to, że nie wygląda tak fajnie, ponieważ czosnek się zbierało długo i nie będzie w tym roku dobrej jakości czosnku. Czosnek galicyjski jest warzywem, które wymaga dużych nakładów pracy. Żeby czosnek przygotować, musimy czosnek zebrać, wysuszyć i obrać go ręcznie. To powoduje to, że ceny, które w tym roku są otrzymywane za czosnek w kwocie około 80 groszy, naprawdę nie rekompensują tych dużych nakładów pracy. Niska cena wynika z tego, że tak naprawdę czosnek musi konkurować z czosnkiem hiszpańskim głównie, gdzie są zupełnie inne warunki klimatyczne uprawy tego czosnku i nie jesteśmy w stanie uzyskać większych cen za nasz produkt. Stowarzyszenie zmierza w kierunku tego, żeby jak najwięcej naszych członków uprawiało czosnek zgodny z chronionym znakiem pochodzenia geograficznego i żeby wyróżniać się tym na rynku. Liczymy, że to pozwoli nam na osiągnięcie wyższych cen.